11 października w piątek tu na scenie na Świebockim Teatru Polskiego we Wrocławiu zobaczymy premierę spektaklu Ósmy Dzień Tygodnia Marka Chłaski. To będzie pierwsza premiera w sezonie 2024-2025. W spektaklu zobaczymy zarówno aktorów Teatru Polskiego, jak również studentów z trzech wrocławskich uczelni artystycznych. Mamo, nie mogę spać. Chemia. Dobra, wiesz co, koniec. Oczywiście te wydarzenia są bardzo odległe, to jest 70 lat około od oryginalnego tekstu. Tam mamy czasy powojenne, zupełnie to przekształciliśmy na czasy współczesne i staramy się wydobyć, pogłębić jakoś te postaci i też przedstawić to nasze spojrzenie na ten tekst. Matka powiedziała, że nie zasługuje na śniadanie, skoro nie pozwoliła mi na nie zarobić. Ja gram rolę matki. Ale ta matka to jest taka trochę figura matki zbudowana z różnych matek, tak ją konstruowaliśmy. Ważny temat, który tam podejmujemy jakby w naszym spektaklu, to temat dziedziczenia traumy, który właśnie dotyka tej matki. Czy ją to obchodzi, co się w domu dzieje? Ona musi się szpędać ze swoim gatem i to jest dla niej najważniejsze. Na pierwszy rzut oka wydaje się być okrutna, nic nie czująca i kontrolująca własnych dzieci, ale jednak to wynika z czegoś. Żeby tak można spać, co? Młode kobiety się nie powinny szczędzać same po nocy. Nie przez przypadek nowy sezon artystyczny w Teatrze Polskim w Wrocławiu rozpocznie się od realizacji opartej na opowiadaniu Marka Chłaski. Jest on jednym z patronów roku 2024. W inscenizacji biorą udział studenci z wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Akademii Muzycznej w Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Wrocławiu. To jest taka ciekawa dla mnie bardzo rola, bo ja jestem w ogóle zupełnie innym człowiekiem niż Staszek Zawadzki. To jest facet, który ma bardzo duży problem z poczuciem, może nie z poczuciem, on nie miał nigdy wzorców męskich w domu. Wychowała go matka samotna i on tak naprawdę cały czas czuje, matka, która wiecznie czekała na powrót ojca, który nigdy nie wrócił. I tak samo też trochę jak Blanche z tramwaju zwanego pożądaniem, mój Zawadzki trochę kreuje sobie świat. Odnalazłem się fantastycznie. Jestem zaopiekowany wspaniałą kadrą ludzi, wspaniałymi aktorami, Andrzejem, Magdaleną, którzy jednak wzięli nas pod swoje skrzydła. Można od nich wiele się nauczyć. Jest to ogromna różnica przenieść się z salki naszej uczelni do prawdziwego teatru. To jest wspaniała inicjatywa, która rozpoczęła się rok temu przy okazji obchodu roku Szymborskiej i Kot w pustym mieszkaniu z panią Krzesisławą Dubielówną. Zawsze będę to powtarzał. No a dzisiaj Erycze Herbut poprowadzi swoich młodych kolegów, jeszcze młodszych od niego, stowarzyszeniem trójki naszych aktorów etatowych w bój z Markiem Chłaską. Tak jak widziałem na próbie i na próbach wcześniejszych, radzą sobie świetnie. Zapraszam na premierę 11 października do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Echo 24, Nina Jewtuszenko.